Odnotowaliśmy taki wzmożony ruch telefoniczny do nas z prośbą o pomoc i faktycznie ta zła pogoda, ta aura kapryśna, która do nas niestety teraz dotarła, odnotowaliśmy w sumie 37 zdarzeń z dnia wczorajszego, z tego 31 to były zdarzenia związane, tak zwane wiatrołomy, czyli zdarzenia związane z nadłamanymi bądź powalonymi gałęziami bądź drzewami na ciągach komunikacyjnych, nad budynkami, nad jakimiś ogrodzeniami. Także troszeczkę było tej roboty. Gdzie sytuacja była najtrudniejsza? Ciężko tu powiedzieć gdzie. Praktycznie zdarzenia odnotowaliśmy w każdej z gmin. Nie ma tutaj praktycznie gminy, w której byśmy nie interweniowali. Ucierpiały drzewa czy również i budynki? Mamy trochę powalonych, zerwanych, znaczy to może uszkodzonych dachów. Mamy zerwane 4 linie energetyczne. No myślę, że mieszkańcy też to odczuli, bo doskwierał nam brak prądu przez pewien czas. No generalnie takie jakieś drobne zdarzenia bez jakichś strat. Nie mam w tej chwili informacji o osobie poszkodowanej żadnej.